To jest trzeci sezon po posadzeniu. Dlaczego tak to wygląda, to już tłumaczę. Po prostu Markowi trafiły się drzewka i późno je posadził latem, więc te drzewka się przyjęły, ale nie dały przyrostów. Przyjęły się, były zdrowe i też delikatnie tylko były przycięte, żeby jakoś tam się przyjęły. Cały tamten sezon one odżyły, dały przyrosty, zapąkowały, tak jak widać. Są zdrowe, mają wigor. No i miało być rusztowanie, ale firma jechała cały rok. No i dopiero jesienią wykonała takie zaczątki konstrukcji. No, można powiedzieć, że trzon, no bo stołu jeszcze nie ma, ale stół ma być, tak Marek? Stół będzie dorobiony. No i w związku z tym, że tak to było prowadzone, to do tej pory nie były te przewodniki rozgięte, wywiązane, też nie było to, powiedzmy, tak cięte wzorcowo, jak powinno, ale może i dobrze. Pąków jest wystarczająca ilość, ja tu kilka drzewek obciąłem, wiadomo, że tutaj trzeba spojrzeć, które te dwa przewodniki zostawić, które będą równe. Te są idealne, zobaczcie. Ciężko będzie je rozgiąć, ale mają wigor odpowiedni, są równe. Więc tutaj tak naprawdę trzeba się skupić na tym, które dwa zostawić. No tutaj nie będzie łatwo, bo mamy jeden bardzo silny, dwa. Tutaj ta powinna chyba pójść na stół. Jest dylemat, tak? Więc tak naprawdę tutaj największym wyzwaniem w cięciu tej kwatery będzie decyzja, który wyciąć, a które dwa zostawić. Poza tym reszta, no to tak jak tutaj już obciąłem, to po prostu trzeba to poskracać, poklikać. Tych pąków tu jest naprawdę dużo. Śmiałem się do Marka wcześniej, że tutaj w tej kwaterze będziemy robili wdrożenie z przerzedzaniem, bo tu jest potencjał na przerzedzanie, ale zobaczcie, że jak już to jest obcięte, to tak wcale tych pąków za dużo na pewno ich nie jest. No a zobaczymy, jaki będzie sezon i co będziemy tutaj robić z przerzedzaniem. To który usuwamy? Wyrzucaj to. Ten co w ręku. Wycinaj tego grubasa. Wyżej, Robert. Wyżej. Zostaw tak. O! Tak, panie Darku, może być? Tak, proszę pana. Ale to może jeszcze niżej. Nie. Tak, to widzę. Wbrew pozorom, jak się wejdzie, może to nie wygląda zbyt pięknie, ale wbrew pozorom to jest super materiał na fajny sad. Jest wigor, jest zdrowotność. Także czasami te okazje, to co tu jest? Tutaj chyba to chyba jest do wyjęcia. To się tutaj przywiąże. Z tego grubego coś tam wybije, na przyszły rok sobie podłoży, czy coś zawiąże i... Dobra, tutaj co? Te dwa? Ten i ten? No tak, nie? Czy ten? Aby ten zostawił. No i kosmetyka. Tutaj na pewno trzeba... Łatwiej by było, gdyby już był stół. I wtedy to widać lepiej. Natomiast no co, to trzeba... Póki co tak jak to jest, poklikać te końce, tutaj wyprowadzić jeden. Nie może. Tutaj zobaczcie, że tych pąków kwiatowych jest aż nadto, dlatego ja na tych wiotkich pędach ja to jeszcze poklikam. Może być? Nie, to jest dobre. Jeszcze jeden.
Matek, nie będzie pisał. No, przyjdę do ciebie, potnę. Wejdę w Szkodę. Chciałem się specjalnie posiadać wcześniej. I co tam? Jak tam? No i właśnie, czy ciąć oszczędnie i zostawić jak najwięcej tych pędów bocznych z myślą o tym, że za rok się któryś usunie, czy jednak biorąc pod uwagę to, że tych pąków jest dużo naprawdę, to ciąć normalnie, czyli pozbyć się tego, co jeśli jest nadto, tak jak tutaj, to pozbyć się nadmiaru. Ta jest nieładna, ale niech ona tam odda i w przyszłym roku ją się usunie, tak? Tutaj jest za dużo, trzeba kliknąć. To pójdzie na stół, więc to trzeba kliknąć. No, oczyścić i już. I to na stół. Wyjazd, tak? Proszę się rozsunąć troszeczkę szerzej, żeby każdy dopatrzył, co ja tu psocę. Robert, krzyknij, żeby troszkę dalej rozsunąć. Nie mogę krzyczeć, ale mogę poprosić. Tak, troszkę albo tutaj, na tą stronę proszę, żeby parę osób może przeszło, to będzie szersze koło, żebyście zobaczyli, no. To na stół. To za nisko. Dobra. Tutaj coś kliknę. Tu jest masa pąków kwiatowych, także tak naprawdę tutaj nie muszę się zastanawiać, patrzeć, gdzie pąki są, gdzie ich nie ma, tylko klikam te końcówki, żeby to usztywnić i żeby wigor miał. Od dołu wycinam. No i takie coś.